dyrektor szkoły numer 6. Dwa nazwiska, panie dyrektorze, jakby dwie natury. Skąd to drugie nazwisko? Oba nazwiska są po tacie. Zborowski Wejchman, mój tata się nazywał i to mi zostawił w spadku. I to jakby z jednego ojca obydwa nazwiska i te natury chyba też po tacie takie dwie, bo tata z kolei od swoich przodków, od moich dziadków miał nazwisko Wejchman, to było ze strony ojca, a Zborowski ze strony mamy, więc tutaj jego rodzice jakby nas obdarzyli tutaj tymi dwoma nazwiskami i już tak zostało. Ojciec z Pińska, z Kresowia. Później osadnik. Ojciec pochodził z Poznańskiego, ale pod Pińskiem długie lata spędził, mieszkając i pracując na tych bagnach na dalekich kresach polskich. A potem po wojnie, w czasie wojny już wrócił do Polski i po wojnie dostał nakaz pracy jako wykształcony nauczyciel, dostał nakaz pracy do Mrągowa. I tam organizował oświatę do kultury młodzieżowej, organizował w ogóle życie takie artystyczne w Mrągowie, ale oświatowe najpierw. Rozumiem, czyli te geny zostały przekazane niejako ojcu, dyrektor i menadżer, i showman. No jestem najmłodszy z trójki nas rodzeństwa i każde moja siostra i mój brat działali artystycznie i bardzo pięknie. Siostra grała na fortepianie, dawała koncerty z orkiestrą symfoniczną. Mój brat uczy muzyki do tej pory, mimo tego, że jest na emeryturze, ale wspaniale się spełnia też z zespołami muzycznymi tam w Mrągowie, w Sorkwitach. I ja byłem ten najmłodszy, który tata chciał, żebym tylko nie był nauczycielem i żebym nie miał nic wspólnego z muzyką, bo on już wszystkie swoje siły włożył w rodzeństwo moje i ja już żebym był, najchętniej żebym poszedł na prawo albo na coś, jakiś taki kierunek taki, żebym był takim normalnym człowiekiem, ale się nie udało. Myślę, dlatego się śmieję, bo to z reguły się, a to na dobre wychodzi jednak nieposłuchanie ojca w tym momencie. Myślę, że nie tylko panu. Mrągowo, Giżycko, tam gdzie pan był, to wielkie jeziora magiczne, wielkie jeziora mazurskie, to jest jakaś magia chyba. Myślę, że to może, Mazury raczej chyba wpłynęły na to. Na pańskie zainteresowanie. Ja jestem do tej pory zakochany w jeziorach i w Mazurach szczególnie, chociaż Suwalszczyzna też jest przepiękna i bardziej urozmaicona niż Mazury, ale te mazurskie jeziora mają taką inną trochę specyfikę. Też jest magiczne miejsce, coś tam pani ciągnie. Tak, nie wiem, nie umiem tego opisać, nie, tam nie zdefiniuję, ale coś tam jest, coś takiego, co chce się siedzieć i patrzeć albo spacerować wzdłuż jezior. Zresztą byłem turystą pieszym, kwalifikowanym, więc schodziłem wszystkie tereny. Zresztą Suwalszczyznę na początku też poznawałem jako piechur, a nie jako inny rodzaj turystyki, czy wodnej, czy innej, tylko najpierw na piechotę. I nie wiem, te klimaty, ta radość, która tam z tego jeziora, lasu, rzek, Krutyni i tak dalej wypływała. W połączeniu z tymi ludźmi, bo to może bardziej... Tak, bo to są kresowiacy, przecież nie Mazurzy jednocześnie. To się zderzyło ze sobą. Bardzo wielu ludzi było z Kresów, bardzo wielu ludzi było, jeszcze ja pamiętam, Mazurów. Zresztą uczyłem, chodziłem do klasy w szkole podstawowej Mrągowie, chodziłem do klasy z kilkoma rdzennymi Mazurami, którzy potem wszyscy wyjechali do Niemiec, ale ich taki inny klimat wychowania i ich dwujęzyczność, to było też takie, bo wszyscy umieli po niemiecku. Oni, to, że się szło ulicą na przykład i panie z jednej strony ulicy na drugą rozmawiały przez okna w takim
takim języku dziwnym, bo to nie był ani niemiecki, ani polski, to też wszystko jakoś tak, taką wielokulturowość taką tchało w ludzi. Może to za bardzo górnolotnie brzmi, ale było to specyficzne. I Mrągowo, i Giżycko to takie dwa specyficzne dla mnie miasta, bo po pierwsze tam się wychowywałem te młodzieńcze lata wszystkie, a potem, poza tym uczyłem się takiego otwartości do ludzi. Każdy jest... Uczy tolerancji, każdy jest inny. Tak, i to każdy jest jakiś. Tak, jakiś ten i się go szanuje. Ja w moim życiu też miałem taki długi epizod. Zaraz po wyzwoleniu w 1945 roku, Koszalin, Szczecin do 1947 roku, tam się to wszystko kotłowało. Różni ludzie. To na Mazurach pan zaczął w kaczce. Kaczka z Nowej Paczki. Kaczki z Nowej Paczki. To już na studiach w Olsztynie, to właściwie to już Warmia, ale tamte tereny studiowałem w Olsztynie, tam poznałem wielką sztukę studencką. Olsztyn był wtedy bardzo takim prężnym ośrodkiem. Olsztyniacy wygrywali wszystkie konkursy, Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie i w ogóle było ich pełno na całym kraju. No i miałem przyjemność poznać wszystkich wielkich tam studenckich tamtego czasu, od Andrzeja Janeczko poprzez Zbyszka Rojka, już świętej pamięci, twórców zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy, potem Zbyszek Rojek był twórcą Kaczek z Nowej Paczki, w tym zespole występował na przykład Waldek Chliński, Stefan Brzozowski, Ewa Cichocka i był taki duży skład, Andrzej Brzozowski, no i to w ogóle kultura studencka wtedy to było coś bardzo ważnego i coś zauważalnego. Tak, było stawiane w jednym rzędzie z innymi, na przykład festiwalami, Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie, w jednym rzędzie z innymi festiwalami. Była relacja dwudniowa z Opola i relacja dwudniowa z Krakowa, także to miło było. No i tam działałem w fanklubie tych kaczek, potem z nimi wspólnie coś tam działaliśmy już pod koniec studiów, no i tam się realizowałem z kolegami, którymi stworzyłem zespół studencki, już taki osobny, już niezależny, cały czas współpracując jednakże z kaczkami. No i potem aż skończyłem studia. Ale jeszcze był pan mocno zaangażowany w sport, badminton. Turystyka, kajaki. Tak, turystyka zawsze. Skończyłem studium obsługi ruchu turystycznego w Giżycku właśnie. Tam bardzo angażowałem się w organizację różnego rodzaju imprez. Zresztą potem w Suwałkach też byłem nawet swego czasu wiceprezesem zarządu oddziału PTTK w Suwałkach do spraw właśnie turystyki kwalifikowanej. I turystyka łącznie z gitarą i z jakimiś występami, to były takie nierozerwalne właściwie dziedziny, bo nawet jak jechaliśmy gdzieś koncertować, to też szukaliśmy sobie miejsca, gdzie by pójść albo popływać kajakiem, albo łódką, albo rozpalić przynajmniej ognisko i wspólnie spędzić czas, bo to wszystko jest wspólna magia. Tak, wspólna magia, która właśnie w czasie spływu, w czasie wypraw, wtedy nachodzi człowieka i zostaje w nim jak mocny osad. Uwrażliwia na wszystko, jest to jednocześnie taka możliwość jakaś pozytywna odpuszczenia energia, wszystkich złych jakichś tam fluidów, a nabrania z kolei z tego wiosłowania, i z tego maszerowania, i z tych ognisk czegoś naprawdę ciepłego. I w wojsko w Suwałkach. W wojsku tak. Najpierw... I tu pan wtedy trafił do Suwał, który to był wtedy rok? 85, 86 skończyłem to wojsko i zostałem już w Suwałkach. W 85 roku po skończeniu studiów byłem najpierw na szkółce wojskowej, a potem zostałem tutaj skierowanie do Suwałk i szczęśliwie się stało, że dostaliśmy wtedy mieszkanie. Więc było gdzie mieszkać, nie trzeba było jeździć po świecie i szukać i zacząłem życie tutaj. Zacząłem pracę w szkole, potem w drugiej szkole zmieniłem ją i ostatecznie osiadłem w szóstce
I do tej pory wszyscy od tam 87 roku pracują. Sporo. I to jest trudna szkoła ta szóstka była, bo tutaj przychodziło wiele dzieci VIP-ów. Jak pan się z tym radził? Miejscowych VIP-ów. No, dalej tak jest. Dalej tak jest, ale rzeczywiście może to nie było trudnością specjalną, bo jakby wiązało się może z większą odpowiedzialnością za... Chociaż chyba nie, chyba przesadzam. Myślę, że niezależnie od tego, jako nauczyciel jeszcze wcześniej, jako nauczyciel podchodziłem z równą sympatią do wszystkich dzieci, które chciały coś robić. I dla nich byłem gotów oddać cały swój czas. I tak to wyglądało, bo tutaj zakładałem i kabarety, i zespoły wokalne, i jakiś chór też tutaj miał przygodę swoją, i zespoły teatralne, i taneczne. I w ogóle to, co dzieci chciały, to zawsze tam jakiś czas się znalazł na to, żeby to robić. A czy to były dzieci VIP-ów, czy to były dzieci nie VIP-ów, to miało jakby drugorzędne znaczenie. Chociaż był taki moment, że były u nas dzieci VIP-ów okazało się bardzo przydatne, bo był taki pomysł, żeby szóstkę zlikwidować. I zrobić tutaj gimnazjum, a szóstkę albo zlikwidować, albo wyprowadzić gdzieś z tego budynku. No i to, że akurat dzieci VIP-ów właśnie tu się uczyły, to ci państwo jakby byli za nami murem, żeby... Podstawowa szkoła tu została. Tak jest. I wtedy pan został dyrektorem. I właśnie wtedy to już było za mojego dyrektorowania, bo zostałem dyrektorem w momencie, kiedy powstały gimnazja. W 99 roku to był start reformy gimnazjalnej i zostałem wtedy dyrektorem z konkursu normalnie, i po wygraniu tego konkursu walczyłem o to właśnie, żeby szóstka tutaj została, bo pomysły były różne. No i się udało. Jest pan bez wątpienia człowiekiem bardzo znanym. Jest pan jednocześnie menadżerem, jest pan showmanem, jest pan artystą, jest pan jednocześnie dyrektorem. Jak traktują pana pańscy koledzy? Wariat? Trochę wariat, czy niepoważny facet? Kto go zrobił dyrektorem? No, między innymi nauczyciele, bo w komisji konkursowej wtedy było dwoje nauczycieli, więc ich głosy były tutaj przeważające, bo żeby oni zagłosowali na kogoś innego, to nie ja bym był pewnie teraz dyrektorem. Jakby to jest to, jak mnie postrzegają inni, to raczej trzeba by było zapytać tych innych. Natomiast mnie się wydaje, że staram się być dyrektorem ludzkim. Takim, który ma doświadczenie jako nauczyciel działający, i staram się mimo tych 12 lat już o tym nie zapominać, jak się patrzy na pracę z punktu widzenia nauczyciela. Oczywiście zgodnie z różnymi przysłowiami muszę być też czasami wymagający i taki zgodny z przepisami, działając, żeby to wszystko było, żeby to się nie wywróciło, żeby wszystko grało tak, jak powinno grać w szkole. I też wymagający, i wolałbym od tej drugiej strony, czyli szczodrze nagradzający, zwłaszcza tych, którzy bardzo dużo czasu poświęcają poza swoimi godzinami obowiązkowymi tym, żeby szkoła kwitła, funkcjonowała, była znana jako szkoła w środowisku i nie tylko. Naprawdę tutaj moi nauczyciele... Mówił pan o szczodrości, tak? A ja usłyszałem, że kiedyś pan przyznał nagrodę w wysokości 20 zł nauczycielce. No cóż, no zdarzają się takie sytuacje, jak jest tak, to jest taka zasada, że jest pula pieniędzy do przydzielenia. I żeby dać na tym, którzy spędzają na przykład w tygodniu 30 godzin w szkole poza swoimi lekcjami, to trzeba nie dać temu, kto nie spędza nic poza lekcjami. Więc... I dał tej, kto nic, dał jej pan 20 zł.
Ona się poprawiła. Bywał. Reszta jest milczeniem.